Dzień dobry, cześć. Kurczę, dzisiaj lekkie opóźnienie. Już się obawiałem, że po prostu w ogóle nie zdążę. Czekajcie, bo nawet portfel przy sobie, kurde, mam. W pół do ósmej jest. 19:30. No, czyli troszeczkę, kurde, flakon się spóźniłem. Więc może się okazać w ogóle, że ten materiał nie pokaże się w sobotę, tylko pojawi się w niedzielę. Ale to nieistotne. Windrose Alpha Slant, drugie podejście do skubańcucha, po którym zarósł mi bardzo ładnie, rósł równo bez żadnych problemów, który mnie pięknie dogolił. Jest na pokładzie z żyletką zieloną Astrą, żyleteczka w nim jest, pewnie to widać. Jeszcze zapomniałem dodać z boku, tu w ogóle nie wystaje żyletka, nie czuć jej nigdzie. No nie czuć jej. Do golenia. Wydełko, nławia, niebieska, drugi raz. Ktoś pytał. Tak, ona jest właśnie taka ciemna. Ona jest taka czekoladowa. Powiem, to jest mój trzeci słoik tego mydła. Pierwszy słoik był najjaśniejszy. To było ze 2 lata temu, 2,5 roku temu chyba. Drugi był nieco ciemniejszy, ale ten trzeci to już jest po prostu bardzo ciemny. Naprawdę. Ale powiem tak, właściwości się nie zmieniają, przynajmniej ja nie odczuwam. Zapach cały czas taki sam, no wygląda to tak. Bo ktoś się mnie pytał, co to takie ciemne, brązowe. Pędzelkiem, którym będę wyrabiał, taki sam zestaw jak ostatnio. Wesco Shaving z knotem, borsuczkiem od Stando. A po goleniu zobaczymy. Zwilżam twarz. Powiem wam ciekawostkę, po pracy pojechaliśmy do Krakowa i stoję sobie w Krakowie w jednej z galerii handlowych, czekam na żonę i córkę, bo poszły stricte jakiś taki sklep z damskimi ciuchami, z takimi rzeczami i co? I stoję, podchodzi do mnie chłopak Paweł, Piotr chyba, kurde, albo Paweł, już nie pamiętam. Mam go wpisanego w telefon i pyta się mnie, czy nie jestem gościem, który robi filmiki. Ja mówię, no jestem. No i okazało się, że gdzieś mnie tam kiedyś oglądał. Chłopak pracuje w Genewie. Przyjechał z Szwajcarii tutaj, nie wiem, czy na wakacje. I pogadaliśmy troszkę o brzytwach, co mi się spodobało, bo mówię, no i tak czekałem po prostu na żonę. Już pierwsze, że sklep stricte dla kobiet. Nawet mi się nie chciało wchodzić, więc przyjemna sprawa, że trafiłem na kogoś, kto właśnie się brzytwą goli. Powiedział mi, że tam pokazał mi zdjęcia, ma tam 4 brzytwy Dobo, z tego co widziałem, albo 3 Dobo, jedna jakaś Isard, ale nie wiem co to była nawet za brzytewka, więc troszkę żeśmy pogadali o tradycyjnym goleniu. No, wymieniliśmy sobie jakieś tam namiary na skrzynkę mailową, co jakby coś chciał popytać, albo ja jakbym coś chciał po prostu zapytać. No i taka właśnie przygoda i dlatego też to moje spóźnienie, bo nam troszeczkę się zeszło tam w Krakowie i pospacerowaliśmy trochę tego i stąd to tak wygląda, ale wiedziałem, że muszę, kurde, flakon, zawsze tego mydła daje za dużo, aż naprawdę ciężko go w ogóle wyrobić. Na wybrać, no co zrobić. Nie wiem, czy trzeciego golenia tym mydłem nie zrobię, bo pewno tym mydłem mi na dnie zostaje. Dobra, nieistotne. Jeszcze raz zbliżam twarz. Więc to tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy poboczne, niezwiązane z goleniem. I co? I tak jak, wracając do tematu maszynki, tak jak wam powiedziałem, zarost, jak po maszynkach. Rósł mi jak po maszynkach, czyli inaczej troszeczkę niż po brzytwie, ale równo, wszędzie równo odrastał, nie miałem żadnych problemów. Byłem dogolony po tamtym goleniu pięknie. I mówię, zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, ale myślę, że jeżeli będzie tak samo jak wtedy, to jest i tak perfekt. Więc... Więc jakby nie było to.
ja nawet nie wiem, czy można liczyć na coś lepiej. No to znaczy, tak jak wam powiedziałem, maszynka należy do tych super skutecznych, przynajmniej na mnie. Ja z nią się wtedy dogadałem i mówię, dogolony byłem superaśnie. Maszynka dziś, po dzisiejszym goleniu wymyję ją, odkażę i ląduję do paki. W poniedziałek ją oddaję koledze Mirkowi. I będziemy widzieć. I od wtorek w poniedziałek golenie będzie. W poniedziałek będzie golenie brzytwą. No to lecimy. Zwilżam delikatnie maszynkę i będziemy widzieć, co się będzie działo. Kolega Mirek mi podpowiedział. Że ten kształt głowicy maszynki jest tak zrobiony, że te boki czapeczki, ten skos powinien przylegać do ciała. I że wtedy jest najlepiej. Powiem, na szyi to tak ciężko wy... No, szyja tak jak po pierwszym przejściu. Ja z pierwszym przejściem zawsze mam problemy, więc jeżeli problemy, to znaczy to nie są problemy, tylko najmniejszy efekt jest po tym pierwszym przejściu, więc... Więc no o to mi chodzi, bo... Problemów nie mam żadnych. A jedynie co to, tak jak wam mówię właśnie, że najsłabszy efekt. Powiem wam tak, golenie tak jak ostatnio. Naprawdę, jeżeli chodzi o pierwsze przejście, to ta maszynka jest, Belżem teraz porównuję do R41, jest od niej łagodniejsza, naprawdę. Łagodniejsza. I łagodniejsza, na pewno łagodniejsza i łagodniejsza przy pierwszym przejściu. Nie wiem, jak będzie przy drugim, jeżeli będzie tak samo jak ostatnio, to i łagodniejsza od Rexa na piątce. Naprawdę, tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się, tak ja czuję, no co? Tak ja to odbieram. Naprawdę, prócz tego jest duża, ciężka, w ogóle jej nie dociskam. W ogóle, po prostu faktycznie tylko i wyłącznie swym ciężarem leci, który jest spory, bo to jest, mówię, 150 gram. Więc... Dobrze. Więc naprawdę rewelacja. Drugie przejście.
No, po drugim przejściu już jest. Już jest to golenie bardzo wyczuwalne, że się dobrze dogoliłem. Pięknie. No super. Agresywność przy drugim przejściu wcale tutaj nie wzrasta. No powiem wam. Po drugim przejściu jest bardzo fajnie. Mam troszkę dziadów na szyi, a powiem dlaczego. Od nowa zacząłem jeździć rano z kominem na szyi, bo mieliśmy po 90 stopni rano. Zrobiło się chłodno. I od razu się porobiły takie dziady. Powiem wam, po drugim przejściu jest tak, jak było za pierwszym razem z tą maszynką. Bardzo dobrze jestem dogolony. Naprawdę bardzo dobrze. Nawet nie wiem, czy nie lepiej niż ostatnio. Świetnie, naprawdę jestem świetnie dogolony. Już teraz mogę powiedzieć, że ta maszynka to jest maszynka, która tych wymagających, którzy golą się naprawdę skutecznymi maszynkami, powinna dogalać. Ja jestem wymagający, jeżeli chodzi o maszynki, nie wymagający, że to musi być maszynka, nie wiem, jakaś, tylko muszą być to maszynki należące do tych agresywnych, bo te agresywne są właśnie tymi skutecznymi, więc ci, co lubią się golić R41, myślę, że z tej maszynki byliby zadowoleni. Przede wszystkim kształt, wygląd i jakość golenia jak najbardziej fajna. Jak najbardziej przyjemne jest to golenie i powiem, przynajmniej w moim przypadku, dwa pierwsze przejścia naprawdę agresją, no na pewno nie są, jest mniej agresywna D41. To jest naprawdę fajna. No, szyja super. Jeszcze tu na dole troszkę sobie po... Patrząc po szyi, moim zdaniem R41 tutaj te 2-3% będzie skuteczniejsza, a może faktycznie tej maszynki się trzeba naprawdę nauczyć. Patrzcie, mam tutaj te dziadki, mam ich trochę i one mnie wpierdzielają. Też nie chcę tam jeździć tą maszynką po tej szyi więcej, bo no ale jest naprawdę przyjemnie, super raśnie. Nie chcę więcej, bo mam pełno tych kropeczek i nie chcę sobie ich po prostu tak poranić.
wczoraj goliłem głowę. No i powiem wam... Dobrze. Wczoraj goliłem głowę i powiem wam, że zauważyłem, że teraz, tak jak już wam wcześniej powiedziałem, 3, maksymalnie 4 dni i golę głowę. Jakoś mi się... Dawniej mi się wydawało, że tak raz w tygodniu, jak szabetką będę się golił, ale chyba przyjemniej tak właśnie, maksymalnie co 4 dni, nawet co 3 wam powiem, jest całkiem miło. Więc powiem wam tak, maszynka świetna, ale dla mnie jednak te 3%, 3, a nawet może 4, tak dzisiaj patrzę na to spokojnie już, bez jakiegoś takiego podniecania ostatnio. Jednak E41 w moim przypadku, tylko mówię, no to jest dziwna maszynka, może faktycznie warto by się było dłużej pouczyć, dłużej nią pogolić, żeby znaleźć ten złoty środek. Ale powiem wam, rewelacja, proszę państwa, rewelacja. Naprawdę nie wiedziałem, że z golenia maszynką będę tak zadowolony, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo. I powiem też, że dzisiaj obeszło się nawet bez jakichś chyba mikroprzycięć, pomijając, wydaje mi się, że może tu gdzieś by, choć nie, no tu mam takie te kropeczki, ale powiem wam, dzisiaj no jestem gładziutki. Troszeczkę więcej poprawek trzeba nią zrobić niż w przypadku E41, przynajmniej ja muszę na chwilę obecną robić, może z czasem by to było bez większych poprawek, ale na dzień dzisiejszy tak muszę zrobić, patrzę, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. Już się przestraszyłem, bo na początku nie sprawdziłem. No i dzisiaj poszło szybko. Mamy 20 minut i to pewnie będzie taki krótszy dzisiaj film, z tego powodu, że ostatnio było prawie 37 minut. Ale wszystko, co chciałem wam powiedziałem, powiedziałem, że spotkałem człowieka, który podszedł do mnie i miłe to było, a przede wszystkim fajnie było, bo pogadaliśmy troszkę o tradycyjnym goleniu. Miła sprawa to, że golę się świetną maszynką Windrose. Bardzo świetny sprzęt. Mirek, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Myję, odkażam, pakuję w pakę, w poniedziałek do ciebie wychodzi i w poniedziałek golę się brzytwą i to brzytwą, o której opowiem w poniedziałek, bo jest o czym gadać. A, to nie koniec golenia. No ja pierniczę, już myślałem, że skin bracer, tak jak ostatnio.
lejek jak należy. Lejek jak należy. Fajnie. Pieczenia nie czuję. Takie leciutkie, ale z racji tego, że mówię dużo, po twarzy nie trzeba było jeździć. Maszynki w ogóle nie trzeba było dociskać, tylko jej wagą. Więc chyba nawet zero jakichkolwiek zaczerwienień po niej. Pomijając kropeczki na szyi, które miałem, ale jakichś zaczerwienień nie ma. No, powiem Wam, bardzo porządny sprzęt. O, więc proszę Państwa, jest sprzęt, który potrafi zaskoczyć. Intesa, zapomniałem Wam powiedzieć, ale ostatnio się, bo mówię, ma też fajne takie chłodzonko, bardzo fajnie, mówię, się szybciutko się też fajnie wchłania, bardzo fajny ten taki żelo balsamik, czy zwał jak zwał. Jesteśmy po, kończymy przygodę, następna maszynka odfajkowana, następna maszynka w moim pamiętniczku odfajkowana i odfajkowana na bolt, na podkreślenie, na kursywę i na czerwony kolor, że należałaby do tych maszynek, które mnie dogalają, które są przy okazji świetne i wizualnie, i ogólnie. No, to wydaje mi się, śmiem twierdzić to teraz, choć jeszcze do końca roku, ho, 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 i będę miał jeszcze różne maszynki, tak mi się przynajmniej wydaje, ale na dzień dzisiejszy, mając dzisiaj, który? 6 lipiec. Odkrycie maszynkowe tego roku. Mimo to, że nie uważam się już teraz za maszynkowca, uważam się za człowieka, który lubi tradycyjne golenie, ale w jego goleniu bardziej przewijają się brzytwy, czy szawetki, przypuśćmy. I mówię, ale maszynek w tym roku też już trochę było i ta na dzień dzisiejszy zrobiła mi na chwilę obecną najlepszą frajdę i to do tego stopnia, że zostawia tamte maszynki w tyle. Bo jest po prostu bezapelacyjnie skuteczna dla mnie i tyle. A do tego dochodzi jeszcze jej wygląd, jej waga, wszystko, czyli no po prostu jest czymś... Jest, wiecie, no jest piękna dla mnie i dobra. O, w taki sposób. Piękna i dobra. Tak bym ją nazwał, bo wiele rzeczy kupujemy oczami i są piękne, podobają się nam, okazuje się, że w jakiś sposób nam nie robią, a ta maszynka mi zrobiła wszystko dobrze. I dlatego mówię, śmiem twierdzić, że na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, to jest tegoroczne odkrycie, no chyba, że wpadnie w moje ręce jakaś inna, ale nie sądzę, że wizualnie będzie w stanie ją pobić, bo dla mnie to jest nietypowy sprzęt. Więc będziemy widzieć, mówimy o maszynkach Double Edge, czyli na standardową żyletkę. Na chwilę obecną odkrycie tego roku. Mirku, bardzo pięknie Ci dziękuję za pożyczenie tej maszyneczki. Wam bardzo dziękuję, że chciało się Wam troszkę popatrzeć tutaj na to moje golenie. Oczywiście zapraszam Was na forum brzytwa.org, zapraszam na swój kanał YouTube i co, życzę miłego weekendu i do zobaczenia. Cieszę się, naprawdę jestem zadowolony, lubię wychodzić stąd ze świadomością, że wszystko poszło od początku do końca tak, jakbym chciał. I tak się stało. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Zapraszam do siebie. Miłego weekendu. Do poniedziałku. Widzimy się w poniedziałek i jedziemy z koksem brzytwą. Strzałka, lufa. Hej, cześć.